dzisiaj Dzień Filozofii, Międzynarodowy Dzień Filozofii, obchodzony w różnych krajach świata. Postanowiliśmy, żeby tematyka zaproponowana dzisiaj była takim otwarciem się filozofów na świat zewnętrzny, na literaturę, na to, co się dzieje w szkołach, bo w szkołach się czyta Pawłowicza. I właśnie stąd ten tytuł. Gombrowicz inaczej, w dniu poświęconym filozofii, bo inaczej musi znaczyć filozofia. Czyli Gombrowicz, na którego proponuję spojrzeć z punktu widzenia filozoficznego. I tak jest po amerykańsku, już można zacząć. Można zacząć. Po mojej prezentacji proszę nie mieć żadnych oporów w zadawaniu pytań. Nawet jeżeli Państwu jeżeli Państwo będziecie mieli pilną potrzebę zadania pytania w trakcie, to proszę też się nie krępować. Nie musi być to sztywny, oficjalny, tradycyjny wykład. Mogę Państwa zaprosić do swego rodzaju interakcji, czyli współkreacji tego wykładu, czy tego naszego spotkania. W każdym razie, jeżeli w trakcie nie będzie pytań po mojej prezentacji, bardzo proszę o pytania, o dyskusję, o opinię, także być może Państwo dołożycie swoje 3 grosze do mojego wykładu. Więc wykład zatytułowany jest Gombrowicz inaczej. Inaczej, czyli z punktu widzenia filozofii. Na sam początek chciałem powiedzieć, że przejście z filozofii do Gombrowicza nie jest takie bezkarne. I mamy przynajmniej 3 rodzaje kontrowersji odnośnie tego, czy można twórczość Gombrowicza rozpatrywać filozoficznie. Pierwsza kontrowersja, gdyby raptem działo, mielibyście Państwo parę książek wypisanych, tytuły książek i autorów poświęconych filozofii Gombrowicza. To byłby mój taki wstęp, że filozofia Gombrowicza jest czymś żywym, to znaczy jest czymś, co interesuje wielu autorów, polskich i niepolskich. Jak kolega, który mi pomaga, za co mu dziękuję w tej chwili, uruchomi raptem, zobaczycie Państwo w ramach takiego przedwstępu nawet listę książek prawie w całości poświęconych filozofii Gombrowicza. Zobaczycie też Państwo listę dyscyplin filozoficznych, które poruszał Gombrowicz, to znaczy problematykę w zakresie różnych dyscyplin filozoficznych, a także nurty filozoficzne, na przykład egzystencjalizm, strukturalizm, poststrukturalizm, postmodernizm, które można powiedzieć, Gombrowicz poruszał problematykę, która była później żywo rozwijana w tych nurtach. Ale to ja się uważam. Więc na czym polegają kontrowersje wokół filozoficznej myśli Gombrowicza? Po pierwsze, czy to w ogóle jest filozofia? Czyli kontrowersja numer 1. Czy możemy w przypadku twórczości Gombrowicza mówić o filozofii? I tutaj chciałem powiedzieć taką rzecz. W obszarze szeroko rozumianej filozofii jest kontrowersja, czym filozofia jest lub czym nie jest. I można powiedzieć, z grubsza istnieją 2 takie nurty. Jest ich wiele, ale co najmniej 2. Naukowy i humanistyczny. W moim wystąpieniu chciałem przeciwstawić przez chwilkę właśnie ten nurt naukowy i nurt literacki, czyli humanistyczny lub literacki, dlatego że po pierwsze Gombrowicz bardzo mocno rozpoznawał odmienność tych nurtów w ramach filozofii. Po drugie, bardzo mocno dystansował się wobec nauki w znaczeniu filozofii naukowej i bardzo mocno, to jest trzecie, co bardzo mocno robi w tym kontekście, zbliżał się do filozofii literackiej. Gdybym miał laptopa, byłby tam taki cytat. To wie pan co, może sobie poradzimy bez takim razem.
Przepraszam. Żeby nie robić tutaj zamieszania, będę po prostu te niektóre cytaty Państwu odczytywał. A więc mocny dystans Dąbrowicza do filozofii naukowej. Między innymi w dzienniku pisał tak. Nie robię z siebie filozofa, gdyż jestem poetą i mam wrodzony niesmak do abstrakcyjnego myślenia. Inny cytat. Artysta, który da się uwieść na tereny tych spekulacji mózgowych, jest zgubiony. My, ludzie sztuki, ostatnio zbyt potulnie pozwoliliśmy, aby nas wodzili za nos filozofowie i inni naukowcy. Nie potrafiliśmy być dostatecznie odrębni. Nadmierne poszanowanie dla prawdy naukowej przysłoniło nam własną prawdę. Czyli jak Państwo widzicie, mocny dystans wobec filozofii naukowej. Z drugiej strony natomiast Dąbrowicz w wielu miejscach pisał właśnie tak. Moja filozofia, w sensie światopogląd, czy też wizja świata, w ogóle jest bardzo mało znana. Bo dziennik i na emigracji z trudnością funkcjonuje, cóż dopiero w Polsce. Ale pocieszam się, że stopniowo ludzie nauczą się nie czytać. W innym cytacie. Dla mnie jednakże najwyższa wartość filozofii polega na tworzeniu pewnej wizji świata. Zawsze uważałem, że filozofia nie powinna być intelektualistyczna. Powinna ona być czymś, co wychodzi od naszej wrażliwości. I ostatnie cytat. Nie wierzę w filozofię nieerotyczną. Nie ufam myśleniu, które wyzwala się z płci. Podsumujmy to. Dąbrowicz chce się uplasować w obszarze takich działań filozoficznych, których celem jest budowa pewnej wizji świata, pewnego obszaru działań dla jednostki. Natomiast nie jest jego zadaniem, czy jego trudem filozoficznym odkryć prawdę, jak świat w rzeczywistości wygląda. I to jest pierwsza kontrowersja. Czy ta filozofia literacka w ogóle jest filozofią? I w związku z tym, czy Dąbrowicz może być zaliczony do grona filozofów? Moja odpowiedź wstępna jest tak, może być. Jeżeli rozszerzymy obszar działań filozoficznych, to może się tam zmieścić i filozofia naukowa oczywiście, i filozofia humanistyczna także. Druga kontrowersja. Czy w obszarze filozofii literackiej, czy humanistycznej Dąbrowicz był oryginalny, czy nie? Niektórzy autorzy książek o Dąbrowiczu wyrażają zdanie, że nic oryginalnego do powiedzenia on nie miał. Inni z kolei mówią, czy piszą, że jest to filozofia bardzo oryginalna. Z jednej strony mamy Tadeusza Kępińskiego, który napisał trzy książki o Dąbrowiczu, zresztą filozof Tadeusz Kępiński. I wyraża się w ten sposób mniej więcej, że jego twórczość, czyli twórczość Dąbrowicza, nie stanowi dorobek intelektualny w drodze do swobodnego filozofowania. Nie widzi Kępiński u Dąbrowicza niczego oryginalnego. Z drugiej strony Leszek Nowak, także filozof, autor książki o filozofii społecznej Dąbrowicza, pisze tak. Pisze o tej filozofii głębi nader rzadko spotykanej w naukach o człowieku. Dodaje natychmiast. Mowa o filozofii Dąbrowicza. Jest to jednak dzieło zasadniczo literackie. Trzeba więc znaleźć sposób na wyrażenie zawartej w nim idei za pomocą w miarę określonych pojęć. A więc to, co sugeruje profesor Nowak, to jest tak. Coś takiego, mniej więcej. Mamy powieści, dzienniki, wypowiedzi Dąbrowicza pisane w języku literackim. Jeżeli chcemy jego myśl filozoficzną usystematyzować, musimy niejako przetłumaczyć ten język na język filozoficzny. Język literacki na język filozoficzny. Ale w tej literackiej postaci twórczości Dąbrowicza jest bardzo wiele interesujących wątków właśnie filozoficznych. To jest zdanie szkolne. I trzecia kontrowersja. Czy to, co robi Dąbrowicz, to jest teoria czy praktyka? Jak Państwo wiecie, dyscypliny filozoficzne zajmują się w dużej części teoretyzowaniem. A więc mamy taką dyscyplinę filozoficzną jak ontologia, jest to inaczej teoria bytu. Mamy taką dyscyplinę jak epistemologia, jest to teoria poznania. Mamy taką dyscyplinę jak estetyka, to jest teoria piękna lub teoria sztuki. I
teraz, jeżeli Gombrowicz nie jest naukowcem, nie jest teoretykiem, to w takim razie ten praktyczny wymiar jest, czy mieści się w filozofowaniu? Odpowiedź jest niełatwa, dlatego że znowu musielibyśmy uszanować tę dystynkcję, czym jest filozofia, czy to jest dyscyplina naukowa, czy jest to także pewna postawa wobec świata. W związku z czym, czy filozofowanie to jest także budowa pewnej wizji świata i swojego stosunku wobec świata. Jeżeli się zgodzimy, że myśl filozoficzna, kultura filozoficzna jest pojemna i może objąć także tę sferę, to wtedy będziemy być może bardziej tolerancyjni dla postawy Gombrowicza. Trudno oddzielić jest w twórczości Gombrowicza teorię od praktyki. Trudno oddzielić jest ideę od jego pomysłów na rzeczywistość. Ale jest to, nieładnie powiem, maniera bardzo wielu artystów filozofujących na początku XX wieku. Nie tylko, ale wydaje mi się, że było pewne nasilenie. Powiedzmy w 20-30 latach, w pierwszych trzech dekadach XX wieku, kiedy bardzo mocno na scenę kultury europejskiej pojawiła się awangarda. Bardzo wielu artystów awangardy odnosiło się do myśli filozoficznej, a jednocześnie uważali oni, że należy zamazać różnicę między teorią a praktyką. To znaczy, że w zasadzie filozofowanie powinno służyć nam do tego, żeby zmieniać świat i zmieniać nasze życie i zmieniać nas, a więc powinno przybrać charakter bardzo mocno praktyczny. I to jest ta pierwsza część, na czym polega kontrowersja, gdy chodzi o filozofię Gombrowicza. Na tym, czy w ogóle jest to filozofia? Po drugie, czy jest to filozofia oryginalna, jeżeli jest to filozofia? I trzecie, jakie wyzwania nam wobec nas stawia, teoretyczne czy praktyczne? Proponuję odpowiedź, że Gombrowicz chce nam przekazać pewną praktyczną, pewien taki praktyczny wymiar filozofowania. Teraz w drugiej części wystąpienia, czy drugą część wystąpienia zatytułowałem w ten sposób. Po co uprawiać filozofię? W nawiasie literacką. Po co uprawiać filozofię literacką? Aby odpowiedzieć na to pytanie, czy zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym przedstawić Państwu swego rodzaju diagnozę, złożoną diagnozę Gombrowicza odnośnie różnych spraw społecznych i kulturowych. Podzieliłem ową diagnozę na cztery takie działy. Stan spraw społecznych, stan kultury polskiej, stan kondycji człowieka. I określiłem każdy z tych działów cytatem z Gombrowicza. Dlatego, że na kartach jego dzieł znajdujemy bardzo wyraźnie swego rodzaju diagnozę dotyczącą spraw polskich i niepolskich, dotyczącą stanu kondycji człowieka i bardzo wielu innych rzeczy. Po co przedstawiam Państwu tę diagnozę? Po to, żeby odpowiedzieć za chwilę na pytanie, po co uprawiać filozofię literacką. Innymi słowy, po co Gombrowicz uprawiał filozofię literacką i po co on nas namawia, żebyśmy uprawiali ewentualnie filozofię literacką. Bez zdania sobie sprawy z tej diagnozy stanu społecznego będzie trudno moim zdaniem zasadnić sensowność uprawiania filozofii literackiej. A więc w pismach Gombrowicza, konkretnie też dedukcję, stan spraw społecznych. Proszę posłuchać, jak Gombrowicz opisuje stan spraw społecznych. To jest cytat z Werdeluka. I nikt już nie wie, co jest realne, a czego w ogóle nie ma. Gdzie prawda, gdzie złuda, gdzie się czuje, czego się nie czuję. Gdzie naturalność, a gdzie sztuczność. Zgrywa i to, co powinno być, miesza się z tym, co nieubłaganie jest. I jedno drugie dyskwalifikuje. Jedno drugiemu odbiera wszelką rację bytu. O, wielka szkoła nierzeczywistości.
Nie wiem, w jak dużym stopniu ta diagnoza stanu spraw społecznych jest aktualna do dzisiaj. Myślę, że bardzo wielu mogłoby odczytać to jako taka literacka wizja tego, co mamy obecnie, czyli trudno jest nam tak wyraziście przedstawić taką granicę między tym, co jest realne, co nierealne, co warto robić, czego nie warto robić. W każdym razie w owym czasie, 60 lat temu, Gombrowicz tak rozumiał stan spraw społecznych. Diagnoza odnośnie stanu kultury. Także cytat z Ferdydurka. Zaprawdę w świecie ducha odbywa się gwałt permanentny. Nie jesteśmy samoistni, jesteśmy tylko funkcją innych ludzi. Musimy być takimi, jakimi nas widzą. Chcę powiedzieć, że niektórzy interpretatorzy tej myśli gombrowiczowskiej odnośnie kultury mówią, że Gombrowicz chce nam przekazać, że kultura to jest w zasadzie pewna forma niefizycznej przemocy jednych wobec innych. Temat ten podjął później bardzo, bardzo w sposób rozbudowany postmodernizm. Między innymi myśl Michel Foucault i jego koncepcja biowady. Sposób patrzenia na sprawę kultury, tym razem z punktu widzenia przedstawienia kultury polskiej. Proszę posłuchać, tym razem jest to cytat z dziennika. Katolicyzm taki, jaki urodził się historycznie w Polsce, rozumiem jako przerzucenie na kogoś innego, Boga, ciężarów nad siły. Jest to zupełnie stosunek dzieci do ojca. Dziecko jest pod opieką ojca, ma go słuchać, szanować i kochać. Wypełniać jego przykazania. Więc dziecko może pozostać dzieckiem, ponieważ wszystka ostateczność przekazana jest Bogu Ojcu i jego ziemskiej ambasadzie Kościołowi. Polak uzyskał w ten sposób świat zielony. Zielony, gdyż niedojrzały. Ale zielony także, że w nim łąki, drzewa są kwitnące, nie zaś czarne i metafizyczne. Żyć na łonie natury, w świecie ograniczonym, pozostawiając czarny wszechświat Bogu. Tutaj bardzo mocny wątek, który możemy jednym słowem opisać jako niedojrzałość. Bardzo ci, którzy czytali Gombrowicza, wierzą, że dojrzałość, niedojrzałość to jest jeden z podstawowych wątków jego twórczości. Podsumowując ten aspekt, powiedzieć moglibyśmy, że stan kultury polskiej jest to coś bardzo niedojrzałego. I ostatnia diagnoza odnośnie, tym razem z stanu kondycji człowieka, także z dziennika. Dla mnie nie istnieje myśl i uczucie prawdziwie autentyczne, całkowicie własne. Sztuczność nawet w najintymniejszych odruchach. Oto żywioł istoty ludzkiej, poddanej międzyludzkiemu. Tutaj z kolei jest taki wątek podnoszony przez tradycję filozoficzną strukturalizmu i poststrukturalizmu, że człowiek nie jest jednostką autonomiczną, jest zdaną na różne relacje międzyludzkie. Nie będę tego tematu rozwijał, w każdym razie ta diagnoza, poczwórna diagnoza stanu kultury daje nam pewną wizję roli filozofowania. Mianowicie, skoro życie kultury to jest w dużym stopniu pewien chaos. Jedni ludzie opisują kulturę w taki sposób, inni ludzie w inny sposób. Trudno określić, który opis jest opisem rzeczywistym, który jest opisem narzuconym. Ludzie nie mają do końca orientacji czy samosterowności odnośnie spraw kultury. Kultura polska jest kulturą niedojrzałą. Zieloną, jakby się mówi. I w ogóle stan kondycji człowieka jest taki, że racjonalność człowieka, czyli kierowanie się rozumem przede wszystkim w wyborze celów, jest mocno kwestionowana. I po tej części takiej, w której bym opisał diagnozę Gombrowicza odnośnie kultury, przechodzę do części ostatniej, mianowicie po co filozofować? Po co filozofia? Po co filozofia literacka? Takie trzy wątki bym chciał uwypuklić. Pierwsze, świadomość, drugie, autoterapia, trzecie, budowa wizerunku.
Pierwsze. Filozofia literacka, w ogóle filozofia, w szczególności ogólnicza filozofia literacka służy nam po to, żeby zdać sobie sprawę z bardzo wielu rzeczy. Czyli pogłębienie świadomości. Naszej świadomości odnośnie nas samych. Odnośnie tego, co powinniśmy robić w kulturze. Odnośnie tego, jaka jest nasza lub może być nasza rola w kulturze. Szeroko rozumiane. I świadomość odnośnie tego, jaka część mojego wkładu w budowę kultury rzeczywiście jest moim wkładem, a nie reakcją na narzucone mnie czy nam powinności. Cytat, którym chciałem określić tę część, jest taki, z dziennika. Moja metoda polega na tym, ukazać moją walkę z ludźmi o własną osobowość i wykorzystać wszystkie te osobiste zagrożenia, jakie powstają między mną a nimi, do coraz wyraźniejszego ustalenia własnego ja. Koniec cytatu. Czyli jeszcze raz. Po co filozofia literacka? Dlatego, że, Gombrowicz mówi, jest to dobre narzędzie do tego, żeby osoba, która jest wprawna w używaniu tego narzędzia, może pogłębić sobie świadomość odnośnie tego, jakie siły społeczne w postaci na przykład narzucanych idei lub obowiązujących norm kształtują nasze w sensie ogólnym, ale także moje w sensie partykularnym życie i sposób patrzenia na świat. W bardzo wielu dziełach, od samego początku, w pierwszej książce z 1933 roku te wątki są podejmowane, że jednostka ma ograniczoną świadomość tego, co się z nią dzieje w życiu społecznym. Przypominam, że jest to temat czy wątek bardzo mocno podkreślany przez właśnie tradycję strukturalizmu, poststrukturalizmu, później troszeczkę, czy więcej niż troszeczkę podejmowany przez postmodernizm. Drugim takim celem, po co filozofia literacka, to jest autoterapia. Autoterapia, czyli jeżeli zgodzimy się z diagnozą Gombrowicza, że stan kondycji człowieka to jest stan pewnego rodzaju zagrożenia jego tożsamości. Jeżeli stan kultury w ogóle to jest, jak tutaj czytamy, gwałt permanentny, no to jest to taki stan, który wymaga pewnej reakcji, pewnego ustosunkowania się jednostek żyjących w kulturze. To ustosunkowanie się może polegać na tym, żeby dokonać pewnego uleczenia. Nie chcę powiedzieć uzdrowienia, ale uleczenia różnych bolączek, na które cierpi kultura współczesna. Jednostka nie jest w stanie oczywiście dokonać takiego uleczenia, ale może wyrazić swój pogląd. Może go także promować. I cytat, który wybrałem odnośnie tego aspektu autoterapii, gdy chodzi o uprawianie filozofii literackiej, brzmi tak. Działalności literackiej przyświeca idea, żeby wydobyć człowieka polskiego ze wszystkich rzeczywistości wtórnych i zetknąć go bezpośrednio z wszechświatem. Niech sobie radzi jak może. Z drugiej strony patrząc na ten wątek, chodzi o to, żeby poprzez samoświadomość i w akcie autoterapii jednostka zobaczyła, że do tej pory, to twierdzenie Gombrowicza, w swoim życiu w kulturze posiłkuje się raczej normami, wzorcami i wartościami, które przyjęła skądś indziej. Nie są to jej normy, nie są to jej wartości. One zostały przez społeczeństwo, nie chcę powiedzieć, zaproponowane. Jest to pewna forma narzucenia. I teraz autoterapia poprzez
uprawianie filozofii literackiej mogłaby doprowadzić jednostkę do tego, żeby zdała sobie sprawę bardziej ze swojego położenia w kulturze, bardziej ze swojego patrzenia na normy, obyczaje, powinności, wzorce i wartości. I trzeci element, budowa wizerunku. Przy czym budowa wizerunku nie oznacza tylko, tak jak dzisiaj jest to popularne w mass mediach, wśród takich grup jak celebryci, budowanie wizerunku takiego imidżu zewnętrznego. Bardziej tutaj chodzi o budowanie prawdy o sobie. Jak Państwo świetnie wiecie, problematyka prawdy nie jest, pomimo że jest podejmowana przez filozofię od zawsze, nie jest zadowalająco rozstrzygnięta. Mamy różne koncepcje prawdy. Koncepcja prawdy, jeśli tak można powiedzieć, u Gombrowicza, tym pojęciem Gombrowicz operuje bardzo często, jest taka, że, i tu mam cytat, prawda nie jest sprawą argumentów, jest tylko sprawą atrakcji, czyli przyciągania. Prawda nie urzeczywistnia się w abstrakcyjnym turnieju idei, ale w starciu osób. Konkluzja tego jest, co następuje. O swoją prawdę należy zawalczyć. Ale zanim zawalczymy o swoją prawdę, wpierw trzeba ją zbudować. Trzeba zbudować wpierw swoją wizję rzeczywistości lub aspekty rzeczywistości. Zbudować swoją wizję tego, kim ja jestem, a następnie o ten wizerunek walczyć. To znaczy przedstawiać go najlepiej poprzez dzieła. Dzieła nie w sensie literackie, choć w przypadku Gombrowicza także, ale poprzez dzieła w tym znaczeniu, że dokonujemy pewnych rzeczy w środowisku, w którym żyjemy. Te dzieła właśnie świadczą o naszym wizerunku. Jeżeli te dzieła będą znacząco inne niż dzieła innych ludzi, tym samym budujemy ten wizerunek swój niejawnie, nie chcę powiedzieć w opozycji, ale budujemy wyrazisty wizerunek nas samych. A więc, podsumowując, po co filozofia literacka? Po to, żeby zdać sobie sprawę, uświadomić sobie bardzo wiele rzeczy, które nas dotyka w życiu praktycznym, w czasie naszego uczestnictwa w kulturze, żeby po drugie dokonać pewnej formy samouleczenia lub procesu, wszcząć proces samouleczenia, autoterapii, poradzić sobie z problemami, które nas nurtują, gdy chodzi o życie kulturowe i najważniejsze prawdopodobnie zbudowanie, czy próba budowania, podjęcie próby budowania nie tylko wizji rzeczywistości, o czym mówiłem wcześniej, ale także wizji siebie. W ostatniej części chciałem powiedzieć, jak to zrobić. Jak Gombrowicz to robił i co nam zaleca, gdybyśmy chcieli pójść w jego ślady. I tę ostatnią część zatytułowałem jak filozofować, ale proszę pamiętać, że mowa jest o filozofii literackiej. Jak filozofować? No i co z edukacją? Jaka jest rola edukacji? Po co nam edukacja? Czy czasem edukacja ma lub nie ma w związku z takim przesłaniem, które nam stawia Gombrowicz? Od razu mówię, że ma. To bardzo dużo. Pamiętacie Państwo Twardy Durkę? Książkę, którą chętnie bym opisał jako dzieło twarde, używając słowa Umberto Eco. Bardzo wiele wątków. Jednym z tych ważnych wątków jest kwestia edukacji. Edukacji nie tylko szkolnej, ale także uniwersyteckiej. I wydaje mi się, że jednym z centralnych wątków tego edukacyjnego podejścia Gombrowicza do spraw kultury jest problematyka narzucania dyskursów jednych ludzi przez innych ludzi. Jednych ludzi innym ludziom. Państwo pamiętacie to
przesłanie nauczyciela wobec swoich uczniów, słowacki wielkim błędem był. Powinien zachwycać. I pamiętacie Państwo bunt uczniów, którzy mówili, ale nie zachwyca. I rozpacz nauczyciela, który mówił, no ale powinien zachwycać. I odpowiedź uczniów, ale nie zachwyca. I beznadziejna, taka niemal zdruzgotana postać nauczyciela. Przecież on był wielki, powinien zachwycać. I ci uczniowie, którzy ciągle mówią, że nie zachwyca. Co tutaj mamy? Gdybyśmy chcieli rozwinąć ten wątek, moglibyśmy, wydaje mi się, dojść do tego, co niektóre nurty filozoficzne nazywają narrację, dyskursem. Czyli operowanie pewnym dyskursem, pewną formą wizji świata, ale wzmocnioną instytucjonalnie. To znaczy pewne instytucje życia społecznego, na przykład system edukacyjny, operuje pewną wizję świata i chce tą wizję zuniwersalizować, to znaczy przedstawiać w swoim systemie edukacyjnym jako wizję prawdziwą, jako wizję ważną, jako wizję obowiązującą, do której to wizji inni ludzie, na przykład uczniowie, którzy przychodzą do szkoły, powinni jakoś się ustosunkować, a najlepiej, gdyby tę wizję przyjęli za swoją. I teraz Gombrowicz rozpoznaje walkę tych wizji, tych narracji, tych opowieści. I widzi konflikt między nimi. I proponuje, między innymi, przez uprawianie filozofii literackiej, do włączenia się w ten konflikt. Do uczestniczenia w tym konflikcie. Ale do uczestniczenia w ten sposób, żeby wypracować, proponować i promować swoją opowieść o różnych sprawach w kulturze. Swoją opowieść. Jak to Gombrowicz sam robi? Ferdydurkę, to jest 37 rok, pisze tak. Ach, stworzyć formę własną, przerzucić się na zewnątrz, wyrazić się. Niech kształt mój rodzi się ze mnie. Niech nie będzie zrobiony mi. Wzburzenie pcha mnie do papieru. Wyciągam papier z szuflady i oto poranek nastaje. Słońce zalewa pokój. Służąca wnosi ranną kawę i bułeczki. A ja pośród form błyszczących i cyzelowanych zaczynam pisać. Pierwsze stronice dzieła. Mojego własnego. Takiego jak ja. Identycznego ze mną, wynikającego wprost ze mnie, dzieła suwerennie przeprowadzającego własną rację moją przeciw wszystkim i wszystkiemu. To Ferdydurka. W dzienniku natomiast, dziennik to jest około 20-30 lat później, pisał tak, on, dziennik właśnie, musiał mnie ukazać w akcji. W mojej intencji narzucenia się ludziom w ten sposób, a nie w inny, w moim kształtowaniu się na oczach ludzi. Takim chcę być dla was, a nie taki jestem. Proszę zobaczyć, że w tych fragmentach jest takie przesłanie. Drugorzędnym jest to, kim ja jestem. Pierwszorzędnym jest to, kim ja chcę być dla was. Ja chcę zbudować swój wizerunek. Ja chcę być postrzegany tak, a nie tak. Jest to moja prawda, jest to moja wola, jest to wynik mojej wizji rzeczywistości. I w tym moja tkwi jedna z zasadniczych jeden z zasadniczych elementów w ogóle uprawiania filozofii, mianowicie indywidualizm. Po to jest potrzebna nam filozofia, wydanie literackie czy też humanistyczne, żebyśmy my, jako jednostki, byli bardziej, jakby to powiedzieć,
może użyję cytatu z pierwszych, pierwsze słowa w dzienniku Gombrowicza, Państwo pamiętają, to brzmiało mniej więcej tak. Ja. O to właśnie chodzi. Żeby budować swój wizerunek, ale nie na fałsz. Nie na tym, kim ja chcę być w abstrakcji od tego, kim faktycznie jestem. Problem właśnie w tym, że Gombrowicz nie jest do końca pewien, czy on jest. I filozofowanie humanistyczne, filozofowanie literackie ma mu w tym pomóc. Natomiast przyjmowanie obcych interpretacji, obcych opisów mu w tym nie pomoże. I dlatego wzywa nas, nas w kartach swoich nas do tego, żeby ci, którzy mają podobne wrażliwości, podobne potrzeby, właśnie starali się wyrażać na swój sposób i niekoniecznie poddawali się opisom z zewnątrz i niekoniecznie poddawali się prawdzie z zewnątrz. Oto właśnie to jest takie przesłanie. Problem tylko w tym, i to jest ważny problem filozoficzny, już o tym wspomniałem, co to jest prawda o mnie. Czy prawda o mnie jest już dana i należy ją odkryć, czy też jest czymś zadanym, a więc należy to stworzyć. Gombrowicz wobec takiej alternatywy prawdopodobnie ważań by nie miał. Powiedziałby, prawda o mnie jest czymś zadanym. To jest moje zadanie jako humanisty, jako literata, jako filozofa. Ja mam prawdę o sobie stworzyć, a następnie przedstawiać ją innym. Najlepiej za pomocą dzieła. Na zakończenie taki cytat z listu do ferdydurgistów. Około 10 lat po ukazaniu się ferdydurgę, kiedy Gombrowicz już był na emigracji w Argentynie, napisał taki krótki tekst, list do ferdydurgistów, gdzie zawarł swoje przemyślenia na temat właśnie tworzenia, twórczości, sensu uprawiania literatury czy filozofii literackiej. Ten fragment brzmi następująco. Ku nowej zmierzamy przyszłości. Oby twórczość nasza była naprawdę twórczością. Oby nie była nędznym naśladownictwem, drugorzędnym podpisywaniem, marnym przelewaniem z pustego w próżne, śmieszną namiastką twórczości, ale istotną pracą ducha, który szuka swojego wyrazu. Dziękuję. Jeśli Państwo macie komentarze, pytania, chcecie dopytać o coś lub skrytykować mnie, będę bardzo wdzięczny. Ja mam kilka kwestii. Wszyscy mnie słyszą? Nikt nie słyszy. Nawet ja. No to straszne. Pierwsza dotyczy tego, co powiedziałeś, że każdy w swoim zakresie ma te dzieła tworzyć. No, to nie musi być literatura. I tu jest moja największa wątpliwość. A ona się jakoś łączy właśnie z tym, co mi przyszło do głowy, kiedy słuchałam. Teraz wszyscy słyszą? Nigdy o tym w ten sposób nie myślałam, ale jak podawałeś tą krytykę Gombrowicza współczesnej mu kultury, to żywcem można byłoby to odnieść do tego, co robił Nietzsche trochę wcześniej, w odniesieniu do kultury, którą sam zastawał. I teraz jakby znowu jest pewna zbieżność, jeżeli by w ogóle dało się to wykazać, że te masy, których Nietzsche nie uwzględniał i zdaje się, że Gombrowicz też, niczego nie potrafił tworzyć. Że potrzebne im są gotowe formy i że w takim razie, i to jest ta moja wątpliwość, że tak naprawdę ten postulat tworzenia siebie, wizerunku, wydobywania tego, co prawdziwe, ma tylko możliwość artysta. I to niezależnie wtedy będzie, czy jest literatem, czy jest malarzem, czy jest fotografikiem, czy... Nie wiem, czy dobrze to sformułowałam, bo... Dobrze. Tak naprawdę masy są... Znaczy,
że to jest nie w takim jakimś wartościującym sensie. One tego potrzebują i bez formy, bez tego, co im da właśnie taka awangarda, i to szczególnie artyści są tutaj ważni w tworzeniu tych form, no nie są w stanie niczego, bo przecież znamy takich ludzi, którzy nas drażnią, bo chcą być oryginalni, a po prostu chcemy, żeby od nas już sobie poszli. Ja na to powiem, tak. Wydaje mi się, że jest bardzo duża różnica między tym, o czym pisał Nietzsche i o czym pisał Gombrowicz. Mianowicie nie sądzę, żeby Gombrowicz miał za jakiego oponenta w swojej opowieści masy. Oponentem dla Gombrowicza była bezimienna forma, którą czasami nazywał międzyludzkim, której to formie podlegają, on tego nie wyrażał w ten sposób, ale my możemy to określenia ukryć, zarówno masy, jak i elity. Mechanizm życia, zarówno, to nie jest jego sformułowanie, ale żeby to było takie wyraziste, zarówno u dołów społecznych, jak i u samej góry, mechanizm życia społecznego regulującego bardzo wiele rzeczy bez względu na status społeczny. Było to coś dla niego fascynującego. I on to opisywał i przeciwko temu się buntował. Bardzo często wśród elit także. To znaczy, pisał na przykład, że życie prostaka wcale nie jest bardziej czy mniej autentyczne od życia człowieka dworu lub człowieka kultury nowoczesnej. I tu, i tam są rytuały, mechanizmy życia, którym ludzie bez względu na status społeczny się poddają niczym mapety. Mimo że wyrażają, czy papety, czyli kukiełki, poruszane przez kogoś z zewnątrz, przy czym ten ktoś z zewnątrz nigdy przez Gombrowicza nie jest opisywany jako jakaś grupa ludzi. Jest to jakaś właśnie forma. Często stąd powołuje, niektórzy komentatorzy powołują się na Gombrowicza jako strukturalistę lub poststrukturalistę. To jest ten wątek. Tak bym na to odpowiedział. No tak, tylko że u niczego też wcale masy to nie jest tak, że to jest... Sądzę, że gdyby tak pójść za tą myślą, no to także wśród elit nie wszyscy mogą być nad ludźmi, tymi, którzy tworzą rzeczywiście sami. Znaczy ja nie chcę tutaj absolutnie, żeby próbować to porównywać, tylko to mi się tak rzuciło jakby bardzo. Nietzsche też za powszechne udawanie, za pustkę z tej brak substancji duchowej. Można byłoby tak wyciągnąć z tego właśnie życie formą. Ale czym ma człowiek żyć, jak nic nie ma do dodania? No to jest taki problem. Zdaje się, że ludzie, którzy to wiedzą, wykorzystują to, bo dają innym sposób życia. Znaczy, tu też nie chodzi o to, to nie jest tak tworzone przez jakieś konkretne osoby. Jeżeli się zgodzimy, że jest to pewne napięcie, które towarzyszy takim filozofom jak Nietzsche, takim twórcom jak Gombrowicz, czyli bardzo wielu innym, to się zgodzimy, bo to jest wspólne im napięcie, że z jednej strony mamy zewnętrzny jakiś nacisk w postaci norm, obyczajów, różnych przejawów kultury, w których człowiek się poddaje bez względu na to, na jakim piętrze życia społecznego funkcjonuje, a z drugiej strony no jest pewne ja, które jest bardzo trudno określone, co to znaczy to ja. I teraz Gombrowicz, jak Państwo wiecie, bardzo często mówi o maskach i o gębach. I nie jest do końca pewien, czy człowiek ma twarz. Czyli taką autentyczną, takie autentyczne ja. Ale jest pewien, że ma gęby i ma maski. I teraz, może nie chodzi tu o to, żeby dać ostateczną odpowiedź. Tylko chodzi o to, co w jednym z punktów nazywałem autoterapią. Żeby jakoś sobie z tym radzić. Żeby rozpoznać to napięcie i coś z tym napięciem zrobić. A więc jest to jakieś takie wezwanie do tego, żeby przede wszystkim rozpoznać się i twórczo, a nie pasywnie
do niego podejść. Natomiast musielibyśmy bardziej, gdybyśmy chcieli porównywać na przykład Gombrowicz, awangarda gombrowiczniczy, Gombrowicz strukturalizm, odnieść się do niektórych pism, w niektórych swoich artykułach podnoszę tą problematykę. Byłaby to dyskusja bardziej szczegółowa, ale bardzo interesująca też. Wyznaczyło, że człowiek chcąc, nie chcąc, poprzez kulturę zawsze porusza się w jakichś maskach. Zawsze, ale po prostu te maski, że tak powiem, są zwielokrotnione, korzysta z różnych, momentach, a jednocześnie szuka własnej twarzy. Tak? Wedle Gombrowicza właśnie to jest kondycja człowieka dosyć dramatyczna. I te napięcia zawsze są. Że one zawsze są. I takim bardzo znanym cytatem z Gombrowicza, mianowicie nie ma ucieczki od gęby, tylko w inną gębę, to jest właśnie to, o czym Pan wspomniał. To jest taka kondycja, że bardzo nam trudno jest zbudować czy uciec w jakiś taki kąt, gdzie będziemy naprawdę autentyczni. Jest to mocny rozbrat z filozofią egzystencjalizmu. Z jednej strony Gombrowicz jest egzystencjalistą, bo porusza takie egzystencjalne problemy człowieka, właśnie jak autentyczność, ból, a z drugiej strony uważa, że jest mocno dyskusyjna teza, że człowiek jest autentyczny. To znaczy, że znajdzie się jakieś miejsce, że on naprawdę będzie autentyczny. Raczej człowiek postrzega się, jednostka postrzega się poprzez opisy, czyli przez maski, gęby, które napotykają go w życiu społecznym, w życiu kulturalnym. I nawet jak on się zamknie w pokoju gdzieś na cztery spusty, on i tak żyje swoim wizerunkiem, który jest widziany społecznie. A więc nie jest taki zupełnie sam i zupełnie autentyczny. Jeszcze raz podkreślam, nie chodzi o to, żeby dać jakąś receptę, tak mi się wydaje, na dotarcie do prawdy o sobie, do tego ja, kiedy ja już będę naprawdę sobą. Raczej chodzi o przybranie pewnej strategii, żeby coś z tym zrobić i jakoś zareagować, a nie po prostu biernie i pasywnie przyjąć to i żyć właśnie takim życiem, jakby Gombrowicz powiedział, wtórnym. Chciałbym się powiedzieć, że to jest wskazanie pewnego wektoru w dochodzeniu do siebie. Tak, coś takiego, tak. Przez te trzy punkty opisywane przeze mnie, czy te trzy takie zalecenia w postaci bądź bardziej autentyczny, bądź bardziej świadomy i buduj prawdę o sobie, można by właśnie zawrzeć to, o czym Pan. Czy to pomiędzy Gombrowicza, wszystko dzieje się pomiędzy mną a Tobą, czy to jest też podobne, znaczy dla mnie to jest takie prawdziwe. Ja uważam, że po prostu to pomiędzy jest najważniejsze. Znaczy pomiędzy, niezależnie tak jak Pan przed chwilą powiedział, tak powiem, od tego do jakiej, to, czy takiej warstwie społecznej się należy. I że tak powiem, ten najmniejszy i ta osoba, która, że tak powiem, wykonuje, ma, powiedzmy, bardzo proste życie, może też, że tak powiem, i na pewno też tworzy dzieło, o czym Pani wspomniała, ja bym to jednak użył jako dzieła, jest to rodzaj kreatywności. Tak. No, to pytanie też takie, na ile to jest prawda, na ile Gombrowicz na przykład zdawał sprawę, bo to jest ten czas, kiedy Buber też pisze, tak, i chyba Lewnas. Na ile, że tak powiem, te napięcia, jakby, czy to wynika z ducha czasu, czy, że tak powiem, napięć, które narzuciła kondycja pewna taka historyczna, kulturowa tego czasu? Czy... No to jest bardzo rozległy problem. Jak Pan pewnie wie, ja to poruszam na swoich wykładach i można do tego łatwo dojść. Rzeczywiście w pewnym miejscu porównuję filozofię dialogu z Gombrowiczem. Bardzo prosto i krótko mówiąc, filozofia dialogu to jest taka filozofia, która dostrzega w spotkaniu ludzi możliwość rozpoznania wspólnego dobra. Dla Gombrowicza jest to zagrożenie. Drugi to jest zagrożenie. Oczywiście miałem taką uwagę, taką wątpliwość, bo ja jak czytałem Gombrowicza, to zawsze miałem wrażenie, że Gombrowicz jest takim, jakby to powiedzieć, niepoprawnym romantykiem. Że on jest takim spadkobiercą romantyzmu, być może polskiego.